Czy numer do fundacji SCP jest prawdziwy? Tak. Ale też i nie, bo nie, fundacja SCP nadal nie istnieje niestety. Przykro mi niszczyć wam marzenia, ale nie istnieje. Ktoś wrzucił na grupie na Facebooku, Delta Wing chyba wrzucił na Facebooku post właśnie, że jest nawiązanie tutaj do SCP, jakiś numer SCP. I od razu miałem takie, hej, numer SCP, coś o tym kojarzę. No i okazuje się, że rzeczywiście kojarzę. I zaraz wam też pokażę parę rzeczy, jakby skąd to się w ogóle wzięło. Dobra, więc obejrzymy sobie teraz cały film DJ-a Palasite'a. Nie dzwoń pod te numery, dobra, zaczynamy oglądać w końcu. Zakazane numery 4. Ej, skoro zakazane numery są tak dobre, to czemu nie ma zakazane numery 2? Bruch. Kolejny modet 58600. To jest SCP? To nie jest SCP. Przywitacie seria dziwnych nagranych zdań, które nie mają żadnego sensu i znaczenia. To mi już śmierdzi Mondarem, bo Mondar był jak: ten film jest bardzo dziwny i niepokojący, co oznacza, że to, te postacie, które w nim występują, są bardzo dziwne i niepokojące. Dziwniejsze zdania będziesz odsłuchiwać. Będziesz słuchał dziwne zdania, które będą bardzo dziwne, a potem będą bardzo dziwne. Więc ja, Twister, halo, proszę wypuść z piwnicy, halo, ludzie, on mnie przetrzymuje, pomocy. Nie, to nieprawda, nie, nieprawda, nie, nie patrzcie na to, nie pa... Zdejmij maskę. Dobra, dajcie mi sekundę. Dajcie mi sekundę. To jest ten moment. Filip mnie przekonał. Filip mnie przekonał, żeby zdjąć maskę. To jest ten moment, w którym ja zdejmę tą maskę. Wypada, kiedyś już w końcu wypada. Jestem gotowy. Dobra, pora zdjąć maskę. Nie robisz tego? Robimy to. Okej, okay, zacznijmy od tej dolnej. Dobra. Naprawdę, bardzo dawno tego nie robiłem, więc... Wiem, że to jest dla was szok. Wiem, że to jest dla was wielki szok, ale... To ja. Naprawdę. Wiem... Dobra, Paukerson. Paukerson, let's go. Zdjął maskę, możecie, nie wiem, możecie to sklipować. Okej, czyli opis pierwszego numeru. Dzwonimy i słyszymy dziwne dźwięki, one będą coraz bardziej dziwne. I będą trwać, dopóki nie rozłączymy się. No, kuźwa, ciekawe czemu. Pogers, dzwoni. Ja po prostu włączę to na przyspieszenie dwukrotne. Zadzwoń na te numery, please. Nie, jakby ja specjalnie oglądam ten film, żeby nie dzwonić na to, bo nie chcę, żeby mi naliczali za rozmowy międzynarodowe. Bo większość tych numerów jest zagraniczna, dobra. Łączy, dobra, łączy go. Oh shit, w tym momencie aż nie przeszpyciarki. Okej. Podoba mi się to, jak po prostu słyszy dźwięk tego łączenia i o, aż mi przeszły ciarki, po prostu słyszę bip, bip. O, to jest creepy, boję się. Zobacz. Ty przy sobie masz nóż? Mam całą kolekcję noży. Ten akurat jest jeden z moich, to jest mój ulubiony nóż, bo jako jedyny się nie rozwalił. Więc lubię sobie nim machać, to jest taki... No, stresowanie po prostu. Piofli reagowanie. I'm gonna say the N-word. Never gonna give you up. Zakryj tą twarz. Dobra. Fuck, dobra. Jezus Maria. Jak mi prosicie, to zakładam maskę. Oh fuck! This looks trippy as fuck. Mogę wam wyłączyć audio i po prostu mówić to, co on mówi. Bez creepy muzyki. Numer tego telefonu należał niegdyś do szpitala dla psychicznie chorych, który został otwarty w 1900 którymś roku. Pewnego dnia wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni w środku. Z zewnątrz podobno można było usłyszeć krzyki pacjentów. Czy to jest... Wait. Pomóżcie mi się wsłyszeć. Przyjechała. Podobno można było usłyszeć krzyki pacjentów. Nie, to nie jest SCP-096. Okej, wydawało mi się, że ten, że to był... Albo, że to to. Tak w tle. Podobno, gdy przyjechała straż pożarna i weszła do środka, budynek okazał się pusty, lecz jednak doskonale zachowany. Ale krzyki było słychać. O, dzwoni, o, łączy się. O fuck, o kurde,
Łączy go. Halo? Halo? Odbierze? Ale po prostu napięcie, i to napięcie będzie trwało przez jakieś 5 minut, bo nikt kurwa nie odbierze po prostu. Ktoś odebrał! Ktoś odebrał! Ktoś krzyczy! No, po prostu dodzwonił się do szpitala psychiatrycznego, który nie działa już. Okej, cool. Very fun. Udało nam się dodzwonić, tylko ta muzyka w tle. No, co, powiesz coś więcej na ten temat? Wow! A i po prostu koniec! I po prostu... Dobre! Okej, dobra, dowiedziałem się dużo na ten temat. Fajnie. To numer Sadako w Japonii. Wyłączam wam dźwięk i ja robię za tego, za DJ-a Paukersona. O, mówi się, że posłużył on do promocji filmu. Po wybraniu go można było usłyszeć dziwny, przerażający dźwięk i pogłoskę, że staniecie się coś w przeciągu tygodnia. Chyba nie muszę mówić co, jeśli oglądaliście ten film. The Ring. Ty też możesz być DJ-em Paukersonem, po prostu wyłącz dźwięk i mów co, to, co on mówi. Pamiętaj, musi być smutna muzyka. I to jest to, jeszcze powinieneś mieć puchatego psa, mam puchatego kota, wystarczy? Powinno wystarczyć. Zobaczymy, czy to coś da. O, dodzwonił się. Udało mu się. I teraz DJ zgłupiał. Teraz nie wie po prostu co powiedzieć. Okej, okay, dobra. Co on powie? A! No, słyszymy jakieś słowa po japońsku. B! Nie jestem pewien o co chodzi, ale brzmi to bardzo creepy. C! Po prostu przejdzie do następnego numeru. Ciekawi mnie to. Absolutnie nie wiem, gdzie się dodzwoniliśmy. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. Po prostu zgłupiał, po prostu zgłupiał. Halo? Lecimy dalej, ja chcę już skończyć z tym filmem. Domowe mogą doprowadzić do tragedii. Ja film ma tak wywalony na to, że na to wideo, że 20-minutowy film analizuje pół godziny, ale mało. Czy ja go analizuję? W połowie po prostu stwierdziłem, że ej, chcecie zobaczyć moją kolekcję noży? Ej, krzyczący mężczyzna z mema, dobra, F dla córki. Mam dziwne wrażenie, że filmy Palazajda to jakieś zagrożenie memetyczne, które odejmuje mi co sekundę 100 neuronów. To jest możliwe. 9999999999. To mi się od razu kojarzy z to było coś w Fundacja Martwych Dzieci. Była taka creepypasta. Dzwonisz na 333333333 i potem dzieją się jakieś powalone rzeczy. Dawno tego nie czytałem. Czytałem to jak byłem młodszy, to, nie wiem, 5 lat temu. W ten taki okres, kiedy wchodziłem w creepypasty i SCP i różne inne rzeczy. Więc to mi się od razu kojarzy, jeżeli ktoś mówi creepy numery, nie dzwoń pod ten numer. Co? 99999 to jest po prostu ostateczny boss wszystkich karetek, jakie istnieją. Ale spójrzcie na jego reakcję. Zaczyna dzwonić. Próbujemy. Słyszę ten dźwięk. Beep. Oh fuck! Nie rozumiem. Nie rozumiem, co w tym momencie go... Jest... Wow. Telefon działa. Szok! Właśnie! Telefon się łączy? Co? Niemożliwe. Okej, okay, numer telefonu nie odpowiada. 900. Cool. I po prostu skończył, po prostu przestał. Wait. Co? Jakby, patrzcie na koniec tego montażu. Po prostu numer nie działa. Jakby on zaczyna coś mówić, ale ten numer, ja mam wrażenie, że ten numer ma jakiś antymemetyczny efekt, który sprawia, że nie potrafi mówić. On próbuje zacząć coś mówić, ale wycięło mu audio. I nie rozumiem o co chodzi. Nie mogę przeżyć tego chujowego montażu, co on zrobił? Co się tu od Janie piofliło, dokładnie. Powiązany jest z popularną, przerażającą grą. Nie jestem w stanie tego otworzyć drugi raz, więc oglądamy dalej. Co on powie... Pozwala zadzwonić do Fundacji SCP. Mam zawał, oh fuck. Poważne, to jest chyba poważna choroba, Popularna, straszna gra. Nie no, dobrze mówi. Coś naprawdę dziwnego.
możesz zgłosić się do zespołu ludzi, którzy mają radzić sobie z takimi dziwnymi zdarzeniami. Dzwonisz pod numer, usłyszysz automatyczną wiadomość. Następnie możesz teoretycznie zostawić ją, opisując, czego byłeś świadkiem. Jednak mam nadzieję, że nigdy nie zostaniesz zmuszony do tego, by tam przetelefonować. Too much for him po prostu. Ewidentnie. Mnie już kilka razy cringe przebył na wylot. Jak się po prostu wdrygnął. Off! Ale ciary, telefon działa! Normalny. Dzwonimy i dodzwania się, nie wiem, do jakiejś starszej babci, która po prostu nie wie, o chuj chodzi i nie wie, dlaczego ludzie do niej dzwonią i mówią o jakimś skrantonie i jest scp.pl 9999. Tak pewnie jest. I nagle... Me? Gungaga. O, dzwonił się. Dzwoniłeś się do SCP Fundacji. Wait. Southern California Division 19. Please leave a message including date and time of incident, location of incident and a description of the incident itself. Thank you. Czyli basically dzwoniłeś się do Dywizji 19 Fundacji SCP w południowej Kalifornii. Opisz datę incydentu, miejsce incydentu i opis incydentu i tyle. Co masz do powiedzenia na ten temat? Masz jakieś ciekawe info? Pozostawili wiadomość i opisali cały incydent. To prawda. Umiesz słuchać, umiesz po angielsku. O kurde. Coś jeszcze? Skąd się ten numer wziął? To mogę opisać na live, jak tam będziemy dzwonić w komentarzu. I tyle, i gówno, i po prostu, wow, dozwoliłem się, jakby, nie sądziłem, że dojdę aż tak daleko, nie sądziłem, że się dodzwonię. Ja pierdolę. Paukerson to SCP, ewidentnie. Nie chce mi się dalej oglądać, w sensie obejrzymy to do końca i tak, ale to co ja znalazłem, bo po prostu wystarczyło, że wpisałem ten numer w internet i od razu znalazłem coś więcej. I są oczywiście jakieś clickbaitowe numery, rzeczy typu wow, scary phone calls, wow, numer, creepy emoji, wow. Powiedział SCP został opętany przez Paukersona, tak powiedziałem to. A mam na przykład film, w którym po prostu gość rzeczywiście dzwoni na ten numer. Tak, dodzwania się, jakby dostaje tą samą informację, co właśnie Paukerson przed chwilą. I skąd to się wzięło? Bo mamy potwierdzenie jakby, że tak jak wam wcześniej mówiłem, tak, to jest prawdziwy numer i tak, to jest, znaczy fundacja SCP nie istnieje, więc numer nie istnieje. Znaczy numer jest prawdziwy, ale nie dodzwonisz się do prawdziwej fundacji SCP. Do kogo się dodzwonisz? Zaraz się dowiemy. Po pierwsze znalazłem coś takiego, co się nazywa plik na Imgurze. Easter egg na subreddicie r/scp. Jeżeli zobaczymy pod odpowiednim kątem monitor, nasz ekran, to ukaże nam się easter egg, który wygląda następująco. 173 is watching. 173 nas obserwuje. I to jest fajne, to jest zabawne, ale jeżeli zejdziemy niżej, czy tam wyżej, to zobaczymy napis, który mówi nam and they call me paranoid, czyli przepraszam, a to mnie nazywają paranoicznym, który najpewniej nawiązuje do tego, że wow, okej, tak daleko zaglądasz, więc musisz być mega paranoiczny. No i okazuje się, że wyskakuje nam dalej kod QR, który właśnie pokazuje nam ten numer. Tak więc to się wzięło stąd, ale jest tego więcej, mamy jeszcze więcej informacji. Ktoś na subreddicie właśnie, to jest chyba na r/scp, rzucił info, że ktoś mu odpisał z tego numeru. Bo on tam dzwonił i tutaj teoretyzuje, że jeżeli dzwonisz i potem się rozłączasz, to inteligentnie odpowiada na twoje wiadomości. Jeżeli to nie jest aktor albo bot, to co w takim razie? Bo ktoś mu odpisał, on napisał, że nie, to tylko przez przypadek zadzwoniłem i on ten numer mu odpisał, że to nie przypadek, ale nie masz kłopotów. To jest tego typu sprawa, więc nie wiem, bliżej mógłby zrobić coś typu, że wow, odpowiadam im, piszę SMS-a albo coś i rzeczywiście mogłoby mu to odpowiedzieć, bo to jest aż tak zautomatyzowane. Tylko chodzi o to, że to nie jest do końca zautomatyzowane, bo jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś konkretnego, a i przypominam, że ten post o easter eggu powstał w 2014 roku, więc aż 6 lat temu, to już
trwa od 2014 przez 6 lat. Jeżeli rzeczywiście potrzebujemy jakiejś konkretnej informacji na ten temat, to nie ma lepszego miejsca, żeby ogarnąć, o co chodzi, niż samo SCP Wiki. Tutaj właśnie gość chwali się, że wow, zadzwonił na numer Dywizji 19 Fundacji SCP, zadzwonił na ten numer, coś tam, i tutaj ludzie sobie żartują z tej copypasty Who Was Phone, i odpowiada nam gość Gene Splicer, który mówi, że tak, to ja. I że miał wolny numer, którego nie używał do niczego, więc zdecydował się zrobić z niego hotline fundacji. I tyle. Jakby on się tym wszystkim zajmuje, on to zrobił. I to jest cała odpowiedź. Wiadomości poprosić go o to, żeby do nas oddzwonił. Mi? Go, o nie, on to zrobił. 73. Mi? Mi? Gongaga. Dzwonię do Gongagi. Halo? Mi? Gongaga. Co? Halo? Mi? Gongaga. Oh fuck. Autentycznie dzwonię do Gongagi. Nie dzwoń, bo Gongaga się nawiedzi. Gongaga to miasto. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jakby zrobił ten film o tym numerze i tyle. Nie ma tu żadnej filozofii. Tak więc... Awe wam wszystkim. Dziękuję wam bardzo, że spędziliście ze mną czas. I jak zwykle, do zobaczenia kiedyś. Me? Gongaga.